dają radę. Dają radę. No to jak tutaj wyjedziemy, to cię poproszę, przydepnij no, troszeczkę. Dobra. Czuć moment, czuć moc. I od razu szybsze bicie serca. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku LPG Majstra wraz z Jarkiem. Z Abartu. Cześć. Jarek Guczak, Abart Wrocław. Któż nie zna tego powitania z Twojego kanału? Ponieważ pokazałem przed wakacjami Golfa Cabrio mojej żony na gaz i jeden z oglądających wpisał komentarz, po co my takie stare oklepane auta pokazujemy. Pokazalibyście coś nowszego, coś mocnego, no to mamy tu BMW 2018 rok. Jarek o niej opowie i nas przewiezie, także zapraszam Was na przejażdżkę na gazie Direct Master Slave, czyli dwa sterowniki Directa. Wszystko się zgadza, 640. Moc. Jest moc. Oddaję Ci głos, jedziemy. A więc jeździmy dzisiaj 640 Gran Turismo z 2018 roku z silnikiem 3 litry turbo B58, B30. Śmiem twierdzić, albo przypuszczam, że jest to pierwszy silnik B58, B30 zagazowany, a do tego jeszcze oprócz zagazowania dokonaliśmy wspólnie z firmą Vactune chiptuningu tego silnika i z seryjnych 353 koni, a katalogowych 340 zrobiliśmy 429 koni na benzynie i 408 koni na gazie. Oprócz tego podnieśliśmy znacznie moment obrotowy, bo z seryjnych zmierzonych 500 z haczykiem. Zróbmy, Jarku, rundę honorową teraz. Jasne. Ja tylko szybciutko powiem, żeby tą moc przenieść, to mamy tu X-Drive, napęd na 4 koła, tylną oś skrętną i koła 20-calowe. Dają radę. Dają radę. No to jak tutaj wyjedziemy, to Cię poproszę, przydepnij no, troszeczkę. Dobra. Czuć moment, czuć moc. I od razu szybsze bicie serca. Razem z prędkością obrotową. Przydałoby się na Nürburgring pojechać. Niestety tego nie uczynimy. Nie, chyba tym samochodem nie, za miękki. Trochę za duży i przyciężkawy. Opowiedz, zbyt limuzynowaty. Bo Ci teraz przerwałem, pokazaliśmy przyspieszenie, więc proszę kontynuować. Więc z seryjnych 500 Nm zrobiliśmy ponad 600 Nm na gazie i 664 zdaje się na benzynie. Jeszcze będziemy minimalnie doszlifowywać gaz, mamy tam drobne niuanse do poprawy, szczególnie na biegu jałowym, gdzieś tam czasami lekko zafaluje. I na wysokich obrotach czasami zmiana biegów jest taka jakby podwójna, że nie jest raz i już, tylko jest takie jakby przeciągnięcie. Ale to się zdarza raz na 10, raz na 15 zmian. Tak. Ale więc... to jest, przepraszam Cię Jarku, to jest to, co ja często powtarzam, że wyregulowanie Directa, wyregulowanie bezpośredniego wtrysku, to nie jest to samo, co dawne wtryski pośrednie. Tutaj trzeba poświęcić temu samochodowi więcej czasu po prostu. Śmiem twierdzić, że to jest zupełnie inna procedura, zupełnie inna czynność. Nie porównujemy tego w ogóle już i podchodzimy do tego tematu zupełnie inaczej, choćby nawet z racji tego, że tutaj choćby nawet regulujemy kąty wyprzedzenia wtrysków, to raz, a dwa, musimy dostosować jeszcze emulację wtryskiwaczy benzynowych, która w każdym samochodzie, nawet w każdym egzemplarzu potrafi być inna i musimy ją inaczej potraktować każdy samochód. No, powiem też, że to jest sześciocylindrowy, 3-litrowy silnik rzędowy, bo też już pod Zachara filmem czytałem, że to kiedyś były V8, to już teraz tak nie ma i nie będzie, ale powiem Wam tak, ten silnik łączy w sobie nieprawdopodobny moment obrotowy idący z dołu, tak jak niegdysiejsze diesle z BMW, bardzo dobre, notabene. Więc to już jest po prostu inna technologia, a my do tej technologii dzięki firmie KME możemy już stosować gaz, bo tu też no, warto obalać mity, chociaż już one są w wielu samochodach obalone, ale Jarek tutaj jest no, wybitnym gazownikiem, że tak powiem. Zresztą firma Abart Wrocław to jest nasz autoryzowany i ze wszechmiar rekomendowany i polecany warsztat,
Jarka też widuje u nas w firmie, nawet wspólnie tam też taki drobny filmik nagraliśmy. Uczestniczysz w szkoleniach, no jesteś człowiekiem z branży od wielu, wielu lat, z wielkim doświadczeniem. Międzynarodowym. Ja wiem, że Jarek też jest skromny, więc ja go muszę chwalić, no bo nie wypadałoby, żeby się sam chwalił. Tymczasem już jedziemy tutaj fragmentem autostrady, no jest duży ruch, no ale to jest właśnie samochód taki stworzony na autostrady. Można by tak powiedzieć. Bardzo komfortowy, bardzo komfortowo wykończony, bardzo bogato wyposażony i dający sporo frajdy nie tylko w trasie, ale chyba głównie w trasy został stworzony. Zresztą nazwa Gran Turismo zobowiązuje i do sportu, i do wygody. Może bardziej do sportu, tak? Bo to GT, GTI z tym się zawsze kojarzyło, ale dla mnie osobiście modele GT w BMW nie trafiają w mój gust, nie są moim ulubionym. Wolę standardowe kupejki od najmniejszych po największe, czyli od jedynki aż po szóstki, ale standardowe kupejki. No twoją BMW-kę też pokażemy, taki mamy zamiar. Powiedzmy Jarku o zbiorniku, bo tutaj mamy oczywiście u Jarka na kanale Abarth Wrocław, możecie obejrzeć też tą BMW-kę. Jest duży wlew, pełnowymiarowy wlew gazu się zmieścił pod klapką, a zbiornik jest walcowy i w tej chwili, Jarku, twój syn dorabia taką ładną, drewnianą tam płytę, która tak, to też zobaczycie u Jarka na kanale. Jaki to jest duży zbiornik? 70 litrów brutto, klientowi zależało na znacznie większym, ale niestety ze względu na tą wnieckę w bagażniku nie dało się włożyć nic szerszego, a że obecnie na rynku nie ma dostępnych 400 ani 450, musieliśmy się zadowolić średnicą 360 i wszedł tam zbiornik 70-litrowy. Można do niego zatankować jakieś niecałe 60 litrów gazu. Gdyby jechać oszczędnie, to można byłoby z 600 km może nawet zrobić, ale jak tu jeździć tym samochodem oszczędnie? No troszkę już pojeździłeś tą BMW-ką, to jak szacujesz tutaj jej zużycie? Nie jestem w stanie, znaczy patrząc tak na to, co pokazuje komputer pokładowy, to jestem w stanie zejść do 10, 11, może 12 litrów grzecznie jeżdżąc, ale jak tylko zaczynam przyspieszać i jeździć tak jak przed chwilą, to się robi wir i wtedy, to się robi, tak. I wtedy te oszczędności zaczynają mieć znacznie większy sens, bo możemy się cieszyć jazdą, cieszyć się osiągami, a jednocześnie nie iść w koszty. To prawda, pozwala nam instalacja gazowa KME zaoszczędzić 40, może nawet 50%, wszystko zależy od tego, jaki uda nam się uzyskać dotrysk benzyny na cylinder. Szacujemy, że będzie to 0,2-0,3 litra na każdy cylinder, czyli powinna palić mniej więcej od 1,5 do 2 litrów benzyny dotryskiwanej. A to wszystko będzie zależało przede wszystkim od tego, jak mocno klient będzie cisnął. Nie ustawialiśmy tu jakichś szczególnie dużych dotrysków, gdzieś przy dużych obciążeniach nie wymagał od nas tego ten samochód, ten sterownik. Wymagał dużo innych ciekawych zabiegów, ale akurat benzyny dużo nie prosił. Ponieważ tam przyspieszaliśmy z tego rądka, to nie dokończyłeś tego wątku o tych takich bardziej szczegółowych wynikach z hamowni. Pokażemy je też w formie PDF-a, tak? Tak. W formie tabelek, ale opowiedz coś troszeczkę jeszcze na ten temat. Jak zawsze na gazie więcej tracimy na momencie obrotowym niż na mocy i tutaj momentu obrotowego tracimy na gazie około 10%, oczywiście tego maksymalnego obrotu, momentu obrotowego, ale ważniejszy chyba nawet niż sama wartość maksymalnego momentu obrotowego jest jego przebieg, bo ten przebieg jest bardziej spłaszczony, nie idzie tak od razu pionowo do góry, tylko jest płasko, się wspina i gdzieś tam trochę później osiąga to maksimum. Dzięki temu samochodem jeżdżącym na gazie zawsze trudniej jest pourywać napędy, bo on nie ma takiego mocnego uderzenia z samego dołu, tylko ten moment rośnie. I przez to samochody mają też trochę gorsze przyspieszenie, bo trochę później zaczynają nam przyspieszać. I tak też było w tym przypadku, że ten samochód trochę później się budzi na gazie, troszeczkę później to wszystko wstaje. A to pewnie z racji też tego, że to jest bezpośredni wtrysk, no i benzyna wchodzi od razu do cylindra, od razu efekt reaguje. Efekt jest natychmiastowy. Tak, a tutaj musi jednak przelecieć przez kawałek kolektora ssącego, który notabene jest jednocześnie interkulerem w tym samochodzie
I ciekawostka, samochód, silnik ma dwa obiegi płynu chłodzącego. Jeden to jest zwykła chłodnica i silnik, a drugi to jest intercooler z osobnym termostatem. Jeszcze nie zgłębiłem tematu, nie wiem, jakie są temperatury ustawione na tych termostatach, ale podejrzewam, że do intercoolera doprowadzamy zimniejszy płyn chłodzący po to, żeby jak najbardziej schłodzić powietrze doładowane. I gdzieś na zdjęciach mam, jak zamontowaliśmy dysze, i dysze praktycznie ocierają się o intercooler. Dysze wtryskujące, wdmuchujące gaz do silnika. Także to tyle, jeżeli chodzi o te ciekawostki techniczne. Jeżeli chodzi o instalację gazową, to nie wszystko zdradzamy, ale oczywiście tutaj jest sercem, mózgiem jest, są produkty firmy KME plus nasze doświadczenie, jeżeli chodzi o zagazowywanie sześciocylindrowych BMW. No to doświadczenie to jest niebagatelne w przypadku współczesnych samochodów. Tutaj jest permanentny postęp i permanentnie musimy się dokształcać w tym zakresie. Tak, i firma KME naprawdę, nie będę tutaj przechwalał, bo to będzie brzmiało jak podlizywanie się działowi badań i rozwoju, ale naprawdę oni robią, to lubią, więc robią dobrą robotę. Tak jest. A przede wszystkim wsparcie Robertów jest niedocenione i przede wszystkim chęć indywidualnej pomocy. Jest indywidualny problem, to oni, jeżeli tylko mogą i widzą, że jest to temat przyszłościowy, czyli jest to jakaś tam masa samochodów, a nie pojedynczy egzemplarz, to bardzo chętnie pomagają, wchodzą w to włącznie z wspólnymi jazdami i wspólnym programowaniem. Tak więc tutaj KME mocno nas wspiera w tej kwestii. Co prawda z BMW jeszcze żadnym nie byliśmy w Łodzi i radzimy sobie póki co bez pomocy działu badań i rozwoju, ale telefonicznie bardzo często nas wspierali również w tej kwestii. No ja powiem tylko tyle, że mieliśmy zrobić z Jarkiem film polecany warsztat. Z racji tego, że jest okres wakacyjny, każdy ma dużo pracy. Jarek też zrobił motorówkę. Może kilka, Jarku, słów powiedz jeszcze o tej motorówce, bo to też jest ciekawy temat i o tym też masz troszeczkę materiałów i mieliśmy o tym porozmawiać, ale zahaczmy już lekko w tym momencie, bo ta motorówka to też duża moc. No, może nie tak dużo jak tutaj, ale 300 koni to też całkiem sporo. Silnik 5.7 V8 Volvo Penta zasilany przez archaiczny, już można powiedzieć, podwójny monowtrysk Rochestera dał nam mocno popalić. Po pierwsze dlatego, że układ chłodzenia silnika nie jest układem zamkniętym, tylko jest układem otwartym, czyli silnik zasysa sobie wodę z jeziora czy z rzeki i wypluwa i wypluwa ją z tyłu. No i teraz oczywiście jest termostat, ale trzeba było go znaleźć, trzeba było go namierzyć, trzeba było znaleźć odpowiedni układ, odpowiednie średnice węży, bo tam są w większości takie węże, a te cieniutkie to już są węże po termostacie, najczęściej z zimną wodą, wyrzucające tą wodę przez układ wydechowy razem ze spalinami. I tam musieliśmy się sporo namęczyć i sporo naszukać takiego miejsca, w które można byłoby wpiąć się z układem grzania reduktorów. I w końcu znaleźliśmy, zrobiliśmy i to ogarnęliśmy. Problemem okazał się też układ wtryskiwaczy. Nie było tak, że odcięliśmy wtryskiwacze i przestało nam jeździć na benzynie. Dalej jechał na benzynie, mimo że wtryskiwacze nie pracowały. No musieliśmy się trochę więcej namęczyć. I największym problemem było przede wszystkim to, że tej łodzi nie da się przetestować na co dzień, tylko trzeba ją wodować. No i hamowni nie ma dla łodzi. Nie ma hamowni, jest rzeka i musieliśmy korzystać z naszej tutaj Odry. I oczywiście pogoda musiała też być odpowiednia, musiał przyjechać właściciel, bo ja sam nie odważyłem się wodować tej łodzi, bo to było 2,5-tonowe maleństwo, także trochę nas to kosztowało czasu, nerwów i doświadczenia, ale odpukać po piątkowych testach jest już w tej chwili wszystko. Ok, łódź pływa z prędkością 61 km na godzinę, na benzynie pływa 63 na godzinę. Żałuję, że nie zrobiliśmy testu przyspieszenia, bo właściciel twierdzi, że na gazie przyspiesza lepiej. Ponieważ na benzynie miał taki problem, że jak wajchę walił do przodu, to miał takie mocne zadławienie, musiał wycofać
tą wajchę przyspieszenia i drugi raz dodawać i dopiero ona szła. A mówisz, że jak na gazie wciska do końca, to silnik od razu idzie do samego końca i przyspiesza tak jak należy. Także w tym przypadku też możemy powiedzieć lepsze paliwo Gamonu, tak? Lepszy power. Lepszy power, lepsze paliwo i też jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się ten temat i projekt zakończyć. Łódź będzie testowana w najbliższy weekend, już poza granicami naszego kraju. Będzie pływała sobie gdzieś indziej w słodkich wodach i mamy dostać informacje, jak jest ze spalaniem. Chociaż tam też trudno mówić o spalaniu na kilometry, tam wszystko jest na godziny. Zamontowaliśmy wielki baniak 180-litrowy. Szczerze powiem, bardziej chciałem Cię właśnie pociągnąć na ten temat, żeby pokazać widzom, jak masz otwarty umysł i nie boisz się wyzwań i chcesz się rozwijać, nawet dla samego siebie. No i czasami dostaję za to po łbie. Dosyć mocno. Jak się wezmę za coś i zapnę, to później bez opamiętania po prostu brnę w to, brnę. Ale... aż w końcu ekonomicznego uzasadnienia nie masz żadnego, ale jest satysfakcja. Sensem kanału KME jest pokazywanie właśnie ludzi z pasją, do jakich ty się zaliczasz. I co to było teraz? Samochód nam tak zapikał? Nie wiem. Pierwszy raz słyszę ten dźwięk. Mariusz, kamera się nie włączyła. Żaden z tych dźwięków nie pochodzi. Ktoś nas śledzi, Chińczycy może. Tak. Nie będziemy właścicieli BM-ek zanudzać, bo odeszliśmy od tematu BM-ki. No ale nie w tym rzecz, że odeszliśmy. My sobie lubimy pogadać. Gdyby tak nie było, to nie, Jarek by nie miał kanału na YouTubie. Ja również bym nie robił tego, co robię. Także myślę, że już w tym odcinku się... wgniatani w fotel powoli będziemy żegnać. Miło było gościć na kanale. Pozdrawiam. Mnie też było bardzo miło, także widzów. Zapraszam na kanał do Jarka od czasu do czasu na nasz i pożegnamy się chyba tradycyjnym na gazie. Na gazie. Cześć, hej. Hej.